Od początku sobie weźmiemy, bo daleko nie zaszedłem jakoś. Tylko 279 gier mam. Hej! Dostrzegam denerwującą dziewczynę biegnącą w moją stronę. Oddali. Ja może kamerkę przestawię. Wiecie? Tak na górę. O, nie będzie sama kamerka, a tło za chwilę wyłączę. Pyk, nie ma tła. Co ty żeś włączył? No, chcieli doki doki. Ta dziewczyna to Sayori, moja sąsiadka i dobra przyjaciółka jeszcze z czasów, kiedy byliśmy dziećmi. Jutro wypłata to kup, może. Mimo to wzdycham i zatrzymuję się, pozwalając Sayori się dogonić. Ahaha. Znowu zaspałam, ale tym razem cię dogoniła. Być może, ale tylko dlatego, że postanowiłem na ciebie zaczekać. Ech, mówisz tak, jakbyś rozważał zignorowanie mnie. To niemiłe chyba to. Cóż, kiedy tak bardzo zwracasz na siebie uwagę ludzi dookoła, to nie chcę, żeby pomyśleli, że jesteśmy parą czy coś. Okej. Ale jednak zaczekałeś. Chyba jednak nie potrafisz być niemiły, nawet kiedy masz taki zamiar. Skoro tak mówisz, Sayori? Ehehehe. Razem przechodzimy przez ulicę i idziemy do szkoły. Im bliżej celu, tym więcej dostrzegamy uczniów zajętych codzienną rutyną. Tak w ogóle chyba to... Zdecydowałeś się, do jakiego klubu dołączysz? Klubu? Chyba to podrywa Rudol trochę level 18, ale skill na poziomie 9. Już ci mówiłem, że nie jestem zainteresowany dołączeniem do żadnego klubu. Żadnego też nie szukałem. Heh, to nieprawda. Wiesz, że w tym roku do jakiegoś dołączysz. Czyżby? Możliwe, że podczas jednej z naszych konwersacji, kiedy bezmyślnie przytakiwałem temu, co ona mówi, faktycznie mogłem wyrazić zainteresowanie klubami. Sayori lubi się o mnie martwić, podczas kiedy ja jestem bardzo zadowolony ze spędzonego wolnego czasu, grając w gry wideo i oglądając anime. Pewnie, że tak. Mówiłam o tym, jak bardzo się martwię o to, że nigdy nie nauczysz się socjalizować z ludźmi, ani nie będziesz miał żadnych umiejętności na studiach. Kurwa, to jest takie prawdziwe. Mnie kusi, żeby tutaj model... Spokojnie. Twoje szczęście jest dla mnie bardzo ważne, wiesz? Zajebi. Teraz możesz dać. Co ty chcesz od biednej Sayori? Patrz, jak ona niewinnie wygląda. Co ty od niej chcesz? Od miłej, ładnej dziewczyny. Wiem, że teraz jesteś szczęśliwy, ale wykończyłaby mnie myśl, że w przyszłości zostaniesz nerdem odizolowanym od społeczeństwa. Patrzcie, ta gra uczy! Rozumiecie? Ta gra uczy! Sprawia mi to przyjemność. O Jezu, ty sadysto. Ufasz mi, prawda? Nie zmuszaj mnie, żebym się o ciebie martwiła. Dobra. Popatrzę, jakie kluby są u nas w szkole, skoro tak bardzo chcesz. Ale nic nie obiecuję. Możesz przynajmniej obiecać, że choć trochę spróbujesz? Ta, chyba mogę ci obiecać. Jej! Dlaczego w ogóle pozwalam się pouczać tak roztrzepanej dziewczyny? Uczy życia, dokładnie. No dodatek zaskoczyło mnie, że dałem się tak łatwo przekonać.
Bo po prostu zobaczenie jej zmartwionej sprawia, że chcę choć trochę ją uspokoić. Nawet jeżeli wyolbrzymia wszystko w mojej głowie. Prawda. Kolejny nudny dzień w szkole zleciał bardzo szybko. Po spakowaniu swoich rzeczy zaczynam bezmyślnie gapić się w ścianę, próbując odnaleźć w sobie jakąś motywację. Kluby. Sayori chce, żebym poszukał sobie jakiegoś klubu. Wygląda na to, że najlepiej być jak dołączę do klubu anime. Albo gier. Halo? Sayori? Sayori musiała umknąć moją uwadze, kiedy byłem zamyślony. Rozglądam się i zdaję sobie sprawę, że jestem jedyną osobą, która pozostała w klasie. Tak, w tej grze czyta się dialogi, a potem masz wybory. To jest tak zwany visual novel. Czyli podrywasz panienki. Całkiem fajne, całkiem... Jest to... Niektóre są do tego stopnia, że faktycznie można się na nie wzruszyć i jest coś takiego, co... trafia cię w serducho. To jest magia visual novelek. Myślałem, że uda mi się z tobą pogadać, ale jak będziesz wychodził z klasy, ale zauważyłem, jak tu tak siedzisz, więc weszłam do środka. Fajnie by było mieć jakąś osobę obok, płci żeńskiej, żeby czytała właśnie te żeńskie kwestie, a ja bym swoją kwestię czytał. O. Sayori, serio, czasami jesteś bardzo rozkojarzony ode mnie. Jestem pod wrażeniem. Nie musisz na mnie czekać. Jeszcze spóźnij się do swojego klubu. Cóż, pomyślałem, że przyda ci się jakaś zachęta, więc pomyślałem, że... No wiesz... Wiesz co? Wiesz, może byś chciał dołączyć do mojego klubu? No chyba wiesz kogo. Idź po mamę, mamy niebo. Sayori. Tak? Nawet nie ma mowy, że do niego dołączę. To było niemiłe. Sayori jest wiceprzewodniczącą klubu literackiego. Nie jest tak, że kiedykolwiek wykazywała jakieś zainteresowanie literaturą. W sumie jestem prawie pewien, że się tym zajmuje, tylko dlatego, że uznała zakładanie nowego klubu za dobrą zabawę. Jako, że była pierwszą osobą, która wyraziła chęć dołączenia przewodniczącemu, otrzymała zaszczytne miano wiceprzewodniczącej. To powiedziawszy, moje zainteresowanie samymi książkami może być jeszcze mniejsze niż jej. Ta, postanowiłem dołączyć do klubu anime. Oj, no weź, pięknie proszę. No tak, jutro będzie, spróbuję już ogarnąć tego. Kartę graficzną, wezmę, przeczyszczę dzisiaj komputer. I popatrzę jeszcze na sterowniki, jak to tam. Byłeś kiedyś w Olsztynie? Byłem. Oj, no weź, pięknie proszę. Dlaczego aż tak ci na tym zależy? Cóż, tak jakby powiedziałem wczoraj reszcie, że przyprowadzę dzisiaj nowego członka. A Natsuki obiecała upiec babeczki i w ogóle... Nie składaj obietnic, skoro nie możesz dotrzymać. Trudno powiedzieć, czy Sayori jest po prostu lekkomyślna, czy faktycznie zaplanowała postawić mnie przed faktem dokonanym. Wzdycham więc, wiedząc, że teraz muszę się zgodzić. No dobrze, wpadnę na te babeczki, okej? Okay? Tak, chodźmy. A ja mieszkam. O, bardzo dobrze, Wiedźmin. Jedź z rybem na dziadki. Z dziadkiem na ryby. No. O, a aktorzy chyba tak samo o 14 zobaczymy. Znaczy na pewno wezmę walne zapowiedź. Godzina później. Przynieśmy czubek. I tak oto nadszedł dzień, w którym sprzedałem duszę za babeczkę. Tak, podejmuję się decyzję, tylko na dalszym etapie trochę. Powiedzmy to, co jest aktualnie, to jest prolog. Idę przygnębiony za Sayori, docieramy na górne piętro, część szkoły, którą rzadko odwiedzam, gdyż jest przeznaczony dla trzecioklasistów. Sayori energicznie otwiera drzwi do klasy. Nazywasz się Patryk? Ja? Nie. Idę po picie. Powodzenia, kotek. Nie zgiń po drodze. Hej wszyscy, przyprowadziłam nowego członka. Już ci mówiłem, żebyś mnie tak nie nazywała. He, rozglądam się po klasie. Osoba pierwsza. Aha, kurwa, bardzo śmieszne. Witaj w klubie literackim. Miło cię poznać.
Sayuri mówiła o tobie wiele dobrego. Osoba druga. Serio, przyprowadziłaś faceta, żeby tak zabić atmosferę? Osoba trzecia. Ach, chyba to, co za niespodzianka. Witaj w naszym klubie. Nie wiem, co powiedzieć. Ten klub jest pełen naprawdę uroczych dziewczyn. Na co się gapisz? Chcesz czegoś? Sorka. Natsuki. Dziewczyna o trudnym charakterze, która zdaje się mieć na imię Natsuki, widzę po raz pierwszy. Jej drobna budowa sprawia, że wygląda na pierwszoklasistkę. Z tego co pamiętam, Sayori wspominała wcześniej, że to właśnie ona zrobiła babeczki. Zignoruj jej zachowanie. Nie jest dzisiaj w nastroju. Sayori szepcze mi to do ucha, a następnie odwraca się w stronę reszty. Tak czy owak, to jest Natsuki. Zawsze pełna energii. A to jest Yuri, najmądrzejsza z całego klubu. Nie mów takich rzeczy. Będzie powtórka? Czekaj, z czego powtórka? Yuri chyba wygląda na bardziej, na najbardziej dużą z całego towarzystwa. Zdaje się nie nadążyć za energicznymi Natsuki i Sayori. Ach cóż, miło was poznać. A więc znacie się już z Moniką, tak? Streama. Może będzie, może dam. A więc znacie się już z Moniką, tak? Zgadza się. Super, jest znów cię widzieć chyba to. Moniko uśmiecha się ciepło. Znamy się, cóż, rzadko zdarzało nam się rozmawiać, ale byliśmy w tej samej klasie w zeszłym roku. Monika była prawdopodobnie najpopularniejszą dziewczyną w klasie. Mądra, ładna, wysportowana. Czyli za wysokie progi jak dla mnie. Więc widzieć ją uśmiechniętą wydaje się bardzo... Ciebie również, Monika. Chodź, usiądziesz chyba tu. Zrobiłyśmy dla ciebie miejsce przy stole, więc będziesz siedział obok mnie i Moniki. Monikulus. Przyniosłem babeczki. Hej, ja je zrobiłam, więc ja je przyniosę. Córka, trochę za bardzo się podekscytowałam. W takim razie może zaparzę trochę herbaty? O, Yuri, to jest ideał dla mnie. Dziewczyny przygotowały stół zrobiony z paru ławek. Chyba to kulus. Kurwa. Nie, błagam. Tak jak wspominała Sayori, został trochę powiększony, więc teraz między Sayori i Moniką jest wolne miejsce. Natsuki i Yuri idą do jednego z kątów pokoju, skąd Natsuki bierze zapakowaną tacę, a Yuri idzie na zaplecze. Jurong Laviori. Wciąż nie wiedząc jak się zachować, siadam obok Sayori. Dumna z siebie Natsuki wraca do stołu, trzymając tacę. Okej, gotowi? Tadaaa! Wow! Natsuki podnosi folię stacki, ukazując nam liczne białe babeczki udekorowane w taki sposób, aby przypominały małe kotki. Wąsy zostały narysowane lukrem, a małe kawałki czekolady użyte jako uszy. Jakie urocze! Są kawaii dosujone! Nie wiedziałem, że tak bardzo lubisz piec, Natsuki. No to teraz już wiesz, małe kotki w piwnicy. W sumie ja mam małe kotki w piwnicy. Częstujcie się. Sayori bierze jedno, po nie Monika, a ja następny. To jest przepyszne. Sayori mówi z pełną buzią, jakimś cudem już zdążając umazać się lukrem po twarzy. Boże, nie! Dla mnie to z obrazem do mnie to przyszło. Ach, stop it! Jup, ja chcę przyjechać do ciebie. Jup, z którą będziesz kręcić? Myślę, że chyba z Yuri. Obracam babeczkę w dłoni, zastanawiając się, z której strony ją ugryźć. Natsuki siedzi cicho. Wygląda na to, że przygląda się temu, co robię. Czyżby czekała, aż ugryzę babeczkę? W końcu biorę gryza. Lukier jest słodki po smaku. Ciekawe, czy sama go zrobiła. To jest naprawdę dobre. Dziękuję, Natsuki. Dlaczego mi dziękujesz? To nie jest tak, że... Czy ja tego już gdzieś nie słyszałem? Jest się owoc. Fuck me! Zrobiłem je dla ciebie, czy coś... A ja myślałem, że Sayori powiedziała... No, może i tak.
A nie dla, wiesz, ciebie, bakajoro! Hentai alert. No dobra, dobra. Nie mogąc polemizować z dziwnymi argumentami Natsugi, zakończam rozmowę. Yuri wraca do stołu, niosąc kolejną tacę, tym razem z herbatą. Ostrożnie kładzie każdym z nas filiżankę, po czym obok tacki z babeczkami stawia dzbanek. Trzymacie cały zestaw do herbaty w klasie? Nie martw się, no przecież wyrazili zgodę. W końcu czy może być coś lepszego niż filiżanka ciepłej herbaty do dobrej książki? Chyba masz rację. Nie bój się, Juri, po prostu próbuję ci zaimponować. Nie, to nie to. Juri wyraźnie onieśmielona odwraca wzrok. Nie miałam tego na celu. Nic się nie stało. Cóż, czytanie może i nie jest moim hobby, ale przynajmniej lubię herbaty. Cieszę się. Kurwa, nie spoileruj! Yuri uśmiecha. O Jezu, nie mogę. Już nie mogę po prostu. Yuri nieśmiało się uśmiechnęła z wyraźną ulgą. Monika podnosi brew, a potem uśmiecha się w moją stronę. W takim razie, co cię skłoniło do dołączenia do klubu literackiego? Bałem się tego pytania. Coś mi mówi, że nie powinienem mówić Monice o tym, że Sayuri praktycznie zmusiła mnie do przyjścia. Cóż, nie dołączyłem jeszcze do żadnego klubu, ale Sayuri wydawała się być bardzo wesoła, więc... W porządku, nie wstydź się. Niewity herbaty. Dopilnujemy, żebyś czuł się tu jak w domu, okej? Jako przewodnicząca klubu literackiego, moim obowiązkiem jest zapewnienie dobrze spędzonego czasu klubowiczom. Monika, jestem zaskoczony. Co cię skłoniło do założenia własnego klubu? W każdym innym klubie byłabyś przynajmniej członkiem zarządu. Czy ty, aby nie byłaś w klubie debat w zeszłym roku? A cóż, no wiesz, będąc szczerą, nie podoba mi się to, że większe kluby są tak skupione na sprawach organizacyjnych. W klubie debat czułam się, jakbyśmy nie rozmawiali o niczym innym niż budżet i przygotowania do festiwali. Wolałam zająć się czymś, co naprawdę lubię robić, dlatego założyłam klub, który będzie specjalnym miejscem dla jego członków. Jeżeli pozwala to ludziom lepiej zapoznawać się z literaturą, to uznaję, że ten klub zaudany. Monika to naprawdę świetny lider, Yuri potwierdza kiwając głową. W takim razie jestem zaskoczony, że w tym klubie jest tak mało ludzi. Trudno musi być zakładać nowy klub. Można tak powiedzieć. Niewielu ludzi jest zainteresowanych wkładaniem wysiłku w coś zupełnie nowego. No, nie spoilerujcie mi, ja tego nie ogrywałem w ogóle. Ja tylko do momentu któregoś tam, gdzie się wybiera jakieś tam teksty w książce i tylko tyle. Także nie spoilerujcie mi, bo pan! Tak, no. A szczególnie kiedy jest to coś, co nie przykuwa ludzkiej uwagi, jak literatura. Czy to jest zboczona gra? Chyba w pewnym sensie jest. W pewnym sensie jest zboczona. Zależy, jaką ścieżkę wybierzesz, myślę. Trzeba ciężko pracować, żeby pokazać ludziom, że jest to zarówno ciekawe, jak i warte uwagi. To tak jak z moim kanałem, no. Sprawia to, że wydarzenia takie jak szkolny festiwal stają się dla nas naprawdę ważne. To graj. Jestem pewna, że uda nam się satysfakcjonująco rozwinąć ten klub, zanim ukończymy liceum. Wiesz, którą szkołę? Co, nie ludzie? Tak. Zrobimy co w naszej mocy. O Jezu, zasłonił kamerę. Się wie. Herbata mi się skończyła. Wszyscy pełni entuzjazmu się zgadzają. Tak różne dziewczyny o tak podobnych motywacjach. Monika musiała naprawdę ciężko pracować, żeby znaleźć tę trójkę. Może to właśnie dlatego wydają się tak cieszyć z nowej osoby zainteresowanej jej dołączeniem.
Mimo wszystko wciąż nie jestem pewien, czy jestem w stanie podzielić ich zainteresowanie literaturą. Boże, ja i literatura. Ugh. A więc chyba to. Jaki rodzaj książek lubisz czytać? Kosogłosa czytałem, mitologię nordycką, słowiańską też, ReZero, Overlorda, co tam jeszcze, kurwa, w dziwnej sprawie skaczącego Jacka, Jima Burtona, nie, Jack Burton, jakoś tak, parę książek przeczytałem. Cóż, biorąc pod uwagę, jak niewiele czytałem przez ostatnie parę lat, nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie. Mangi. Mówię pod nosem, pół żartem. Nagle zauważam błysk w oku Natsuki. Wygląda, jakby chciała coś powiedzieć, ale milczy. Zatem niewiele czytasz. Cóż, to się może zmienić. Co ja w ogóle mówię? Po zobaczeniu smutnego uśmiechu Yuri nie myślałem w ogóle nad konsekwencjami tego, co powiem. A ty jakie książki lubisz czytać, Yuri? Cóż... Yuri przejeżdża palcem po uchu swojej filiżanki. Moimi faworytami są powieści, które przedstawiają czytelnikowi kompleksowe światy fantastyczne. Poziom kreatywności oraz rzemiosło ich autorów jest naprawdę zachwycający. Umiejętność opowiedzenia ciekawej historii w tak nieznanym świecie jest równie imponująca. Hiub, ta gra jest o tobie. Kurwa, no po prostu. Yuri pełna pasji kontynuuje opis. Kiedy tutaj przyszedłem, wydawała się bardzo nieśmiała, ale widać w jej oczach, że prawdziwy komfort znajduje w świecie książek. Lubię też wiele innych gatunków, szczególnie wczuwam się w książki psychologiczne. Czyż to nie imponujące, w jaki sposób ich autorzy są w stanie wykorzystać brak wyobraźni czytelnika, aby go wciąż zaskakiwać? W każdym razie, ostatnio czytam sporo horrorów. O, kiedyś czytałem jeden horror. Na sporadku szukam czegokolwiek, do czego mógłbym się odnieść. Jak tak dalej pójdzie, to Yuri równie dobrze będzie mogła rozmawiać ze ścianą. I tekstury ma tak. Monika, naprawdę nie spodziewałam się tego po tobie, Yuri. Nie sądziłam, że tak delikatna osoba jak tyś zainteresuje się horrorami. Doki doki dawaj Cleverbot. Można powiedzieć, że przykuły moją uwagę. Jeżeli historia wprowadza mnie w inny świat lub zmusza mnie do przemyśleń, naprawdę trudno mi odłożyć ją na półkę bez uprzedniego jej ukończenia, do której doki doki nie wiem w sumie. Fajnie się czyta, dopóki mnie gardło nie rozboli. Nie wiem, czy są jakiekolwiek mody. Surrealistyczny horror często odnosi sukces w zmianie światopoglądu czytelnika, nawet jeżeli tylko przez krótki czas. Ech, nie cierpię horrorów. O, dlaczego? Wiesz, po prostu. Oczy Natsuki na ułamek sekundy zwracają się w moją stronę. Nieważne. A no tak, ty wolisz pisać o uroczych rzeczach, prawda, Natsuki? Że co? Skąd ten pomysł? Ostatnio zostawiłaś kartkę z notatnika w klasie. Wyglądało na to, że pracowałaś nad wierszem o nazwie... Nie mów tylko na głos! I oddawaj ją! Okej. Twoje babeczki i poematy. Wszystko, co robisz, jest naprawdę urocze. Sayori zakrada się za Natsuki i kładzie ręce na jej ramionach. Nie jestem urocza! Natsuki, piszesz własne wiersze? Czasami? A co cię to obchodzi? Myślę, że to całkiem imponujące. Może kiedyś nam któryś pokażesz? Nie. Natsuki odwraca wzrok. Nie spodobałyby ci się. Ach, jeszcze nie jestem do końca pewna swoich umiejętności. Aha, jeszcze nie jesteś do końca pewna swoich umiejętności? Trochę rozumiem, Natsuki. Tak, znaczy, wiesz co, to jest inoprolog, nie tak jakby, więc... Póki co jest zapoznanie, dalej się myślę, że się rozwinie to w dosyć fajny sposób. Dzielenie się swoją twórczością wymaga nie tylko pewności siebie. Najprawdziwszą formą pisania jest pisanie dla samego siebie. Potrzeba prawdziwej odwagi, by otworzyć się na czytelników, wyeksponować swoje słabości oraz pokazać im najskrytsze zakątki swojego serca. Ty również masz jakieś doświadczenie z pisaniem wierszy, Yuri?
Może gdybyś podzieliła się swoją pracą, dałabyś przykład Natsuki i dodała jej na tyle odwagi, by również podzieliła się swoją pracą. Wygląda na to, że Yuri również nie jest zbyt pewna siebie. O, chciałabym poczytać wasze wiersze. Przez krótką chwilę siedzimy w ciszy. Okej, mam pewien pomysł. Natsuki i Yuri z zaciekawieniem patrzą na Monikę. Chodźmy wszyscy do domu i napiszmy swoje własne wiersze. I podzielmy się nimi na następnym spotkaniu. Dzięki temu będzie nam dużo łatwiej nabrać odwagi. Tak, zróbmy to. Plus mamy nowego członka, więc może to pomóc nam się zintegrować oraz zacisnąć między nami więzy. Co nie, chyba to? Oho, that's right. Monika ponownie uśmiecha się ciepło. Chwila, wciąż jest jeden problem. Co takiego? Chyba czas w końcu powrócić do tematu dołączenia do klubu. Nigdy nie powiedziałem, że dołączę do klubu. Sayuri przekonała mnie, żebym was odwiedził, ale nie podjąłem jeszcze decyzji. Wciąż muszę sprawdzić resztę klubów, więc... nie wiem, co dalej powiedzieć. Wszystkie cztery dziewczyny patrzą na mnie z smutnym wzrokiem, ale... Wybacz, myślałam... Chyba to... Ja... Jestem bezbronny wobec tych dziewcząt. Ja mam podjąć przemyślaną decyzję... Jak mam podjąć przemyślaną decyzję w takiej sytuacji? W sumie, jeżeli pisanie wierszy jest ceną spędzenia czasu z tak pięknymi dziewczynami... No dobrze... Okej, postanowiłem... Dołączę do klubu literackiego. Oczy dziewczyn zaczynają się świecić. Tak, jestem taka szczęśliwa. Sayuri przytula mnie, podskakując. O, hagu. Co to za loczek zwinięty? A wiecie co, dzisiaj ogólnie jak wstałem, miałem taką szopę. Na wszystkie strony w ogóle, nie wiem, jakbym z Akihabary wyszedł, nie? Tak włosy, kurwa, ten... I no, taka sytuacja. Jeszcze do sklepu jechałem. Która to Sayori? Sayori to jest ta. To jest Yuri, to jest Monika, to jest Natsuki. O, już zapamiętałem. tak. Sayori przytula mnie, podskakując. Hej! Naprawdę mnie przestraszyłeś. Gdybyś faktycznie przyszedł tu tylko, żeby zjeść babeczki, wkurzyłabym się. W takim razie to już oficjalne. Witaj w klubie literackim. A, dziękuję. Dobra, wszyscy. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie o tym, co ustaliliśmy. Napiszcie swoje własne poematy i przenieście je na następne spotkanie, żebyśmy mogli się nimi między sobą podzielić. Monika ponownie patrzy na mnie. Chyba to już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, w jaki sposób wyrazisz siebie. Tak. Czy naprawdę będę w stanie zaimponować tak popularnej dziewczyny jak Monika z moimi przeciętnymi zdolnościami? Już czuję, że będzie trudno. W międzyczasie dziewczyny kontynuują rozmowę i sprzątają ze stołu. Hej, chyba to skoro ty już tu jesteśmy, chcesz wracać ze mną? A właśnie, Sayori. Ja ostatnio rzadko wracamy... Aha, a właśnie. Sayori i ja ostatnio rzadko wracamy razem do domu z powodu jej klubów. I będzie jeszcze o 21, bo wtedy wracam. No, nie wiem. Nie wiem. Wyzywanie postaci z gry Time. Pewnie, czemu nie? Jej. Jej. Oboje wychodzimy ze szkoły i wracamy do siebie. Przez całą drogę moje myśli krążą wokół tych czterech dziewczyn. Sayori, Natsuki, Yuri oraz oczywiście Moniki. Czy naprawdę będą się dobrze bawić w klubie literackim? Czy może nawet uda mi się nawiązać bliższą znajomość z którąś z dziewczyn? No dobra, po prostu będę robił to, co będę uważał za słuszne. Szczęście na pewno będzie mi sprzyjać. Najlepiej będzie zacząć od napisania wiersza dziś wieczorem. O, what the fuck, czas napisać wiersz. Wybierz słowa, które uznasz za lubiane przez swoją ulubioną dziewczynę. Coś dobrego może się wydarzyć, jeżeli któryś spodoba się jej wiersz. Więc tak, ja będę uderzał do Yuri, bo ona jest nieśmiała i taka fajna i w ogóle. Więc ona mówiła, że lubi fantazy, psychologię i horrory, tak?
Więc nie wiem, niepokój. Dobra. Cmentarz. masakra. Ciemność. Elektryczność. przerażający. Dyskomfort. Zabawa szczytocen, szept, o, szepty, agonia, nie wiem, porażka może nie, nie wiem, porażka, modlitwa, kwiatka ze stalking, idzie się do szkoły dla młodych przestępców, samobójstwo, inferno. Sekretny horror, strach, serce nie ma, analiza. Dajmy jedno z namiętnością też. Śmierć. Nieskończony. Ekstremum. Smutek. Chłopaki mnie stalkuje i patrzy w moje suby. O nie. Monika, witam ponownie, Hubato. Dobrze wiedzieć, że od nas nie uciekłeś. Ach, nie ma o co się martwić. Może i jest to dla mnie nowa sytuacja, ale dotrzymam słowa. I znów w klubie literackim. W ogóle, patrzcie na to. Nasz system edukacji jest tak zjebany, że w ogóle nie ma integracji. Jest non-stop, kurwa, jakieś bójki, palenie po kiblach, i tak dalej, i tak dalej. No ogólnie sama patologia się dzieje w szkołach, nie? W szkołach. A patrzcie w Japonii. Mają osobne sobie ławeczki, co prawda. To jest po to akurat, żeby byli samodzielni, prawda? Według pracy i tak dalej. Bo u nas to jest, wiecie... nagle mają taką dłuższą szyję i żyrafy. O, okej. Okay. Tutaj A. Tam D. Okej. Okay. No. I według mnie każdy ma swój kącik. Tam z tyłu mają szafeczki. Każdy ma swoją, nie? Jakieś tam rzeczy, torby i tak dalej, i tak dalej. Wszystko sobie tam trzymają. I nikt nikomu nic tam nie weźmie, nie odwali żadnego tego, idą sobie potem na korytarz, mają swoją klasę, a nie, że idziesz od setki do 150, kurwa, każde są sale inne. I powiedzmy, każde piętro jest od danej jakiegoś tam rocznika. No i to jest o tyle dobre, że potem nawet po zajęciach są jakieś kluby i tak dalej, że jest integracja, że mogą coś współtworzyć i to jest zajebiste i mi się to podoba naprawdę. I według mnie powinno właśnie coś być takiego w Polsce. Żeby była właśnie ta integracja. I nie powiem, że nie. Mundurki też by były naprawdę dobrze, bo coraz częściej się zdarza, że powiedzmy jedna chodzi roznegliżowana, z tycami na wierzchu praktycznie, inna sobie odpierdoli jakiś makijaż i tak dalej. I no, według mnie każdy powinien być równy, nie? Nie tak jak Giert, kurwa, w którymś tam roku wymyśli te śmieszne mundurki kurwa, z jeansów i tak dalej. To była totalna porażka. Tylko faktycznie, żeby każda szkoła miała własny swój uniform reprezentujący tą szkołę. Czaicie, o co chodzi. Jeżeli oglądaliście anime, to wiecie, że jakaś tam szkoła ma po prostu, nie wiem, beżowy jakiś tam garnitur, tak jakby koszula i tak dalej. W innym, powiedzmy, zielony i tak dalej. I to jest zajebiste, bo oni reprezentują to. Pisz list do PiS-u, może to zrobią. No, jasne. Z takimi sukienkami. No i właśnie, no, za kolanówki, żeby były, o, takie sukienki właśnie. No takie sukienki. Dobra reforma. No bo teraz co się dzieje, to patrzcie, to co zostaje w szkole, nie, to czego się nauczą w szkole, czyli powiedzmy takiego degeneractwa i tak dalej, potem się przekłada na prawdziwe życie. I są patologie, i jest 500 plus, i są karynki, i są sebasy. Proste, nie?
Ty, to ma sens w tych małych mundurkach, w różnych witryn. To nie Japonia, ludzie w Polsce mają gust i nie będą w uniformie chodzić. Znaczy, wiesz, no, wszystko można by było zrobić, nie? Wystarczy, że dobra reforma by była, która naprawdę byłaby dobra, a nie jakieś gówno. Tak jak Gertie wymyślił, mundurki, kurwa. Mundurki, kapota tylko i tyle. I jeszcze kosztowało to w pizdu. I żeby to szkoła faktycznie brało jakieś dofinansowanie z tego było, nie wiem. Do każdego mundurka, dla każdego ucznia, okej. Okay. I tam, nie wiem, dwie pary, czy tam, ileś tam. I to by było zajebiste, moim zdaniem, a nie kłamać. To, co się dzieje teraz w szkołach, to jest patologia, patologia. Dobra, ale wracamy do gierki. I znów w klubie literackim. Dziś przyszedłem jako ostatni, więc cała reszta już tu jest. Juri, dziękuję za dotrzymanie obietnicy, chyba to. Mam nadzieję, że nie jest to dla ciebie zbyt duży kłopot. Dołączyłeś do nas tak nagle i na dodatek bez żadnego przygotowania. To ma sens. No właśnie, przychodzisz z domu, odkładasz sobie na wieszaczek, przebiera się w ciuchy koło domu i tak dalej. No i weź przestań. Mówisz tak, jakby to było coś wymagającego. Sayori powiedziała, że on nawet nie chciał dołączać do żadnego klubu. W zeszłym roku też do żadnego nie chodził. No bo słuchaj, ja mam Iluyeti, nie? Czyli... Asymry. Asymry. Nie wiem, czy masz zamiar tu przychodzić, żeby się na nic, czy coś. O Jezu, nie! 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 Stop! Ja... Do Dajcie mu muta! Dajcie mu muta! Ja pierdolę! O Boże! Nie, weź! Sorry, Spójki, ale... Czy te... Sorry, Zubek, ale zniszczyłeś system. Zniszczyłeś system. Dobra, dostarczy. O Boże. Na razie, Hugh, ja już lecę. Na razie, Wiedźmin. O, goddammit. Wyleciał z petardą. No nie mogę, nie mogę. Ale masz brać ten klub na poważnie. O Boże, nie. Ja z kolegą piszę, a ty nagle drześ. Co, dla kogoś szczupaka? Pewnie, dla mnie. Ja lubię tego szczupaka. Możesz jesiotra złowić. Natsuki, wielkie słowa jak na kogoś, kto trzyma swoją kolekcję mang w tej klasie. Natsuki utyka między powiedzeniem słów Monika i manga. Manga to literatura. Wyraźnie zawstydzona Natsuki wraca na swoje miejsce. Nie martwcie się, ludzie. Chyba to będzie się starało i będzie się dobrze bawić. Zawsze mi chętnie pomaga z obowiązkami domowymi, więc nawet kiedy o to nie proszę. Na przykład z gotowaniem albo ze sprzątaniem pokoju. Jak miło, Sayori, to dlatego, że w twoim pokoju zawsze panuje skrajny bałagan. A raz nawet prawie podpaliłaś swój dom. Tak było. Jesteście naprawdę dobrymi przyjaciółmi, czyż nie? Muszę przyznać, że trochę wam zazdroszczę. Dlaczego? Chyba to może zostać też twoim przyjacielem. Sayori. Jak zawsze Sayori nie zdaje sobie sprawy z tego, w jak niezręcznej sytuacji mnie postawiła. O, Yuri przyniosła dzisiaj coś dla ciebie. Mental Master. Czekaj, Sayori. Dla mnie? Już nieważne. Nie wstydź się. No ni to nic takiego. Co takiego? Nieważne.
Sayori powiedziała, jakby to było coś wielkiego, ale tak naprawdę to tylko drobiazg. Co robić? Ale przepraszam, Miri, nie pomyślałam. Chyba nadeszła pora, żebym uratował sytuację. Hej, nie przejmuj się tym. Po pierwsze, nawet nie oczekiwałem żadnej niespodzianki, więc cokolwiek przygotowałaś, na pewno sprawi mi to przyjemność. Uszczęśliwię mnie, niezależnie od tego, czym jestem. Naprawdę? Tak, jeżeli nie chcesz, nie będę robił z takiego wielkiego halo. W porządku. Usłyszałem słowa, chyba i wiedziałem, co trzeba zrobić. W porządku. Mam to tutaj. Yuri sięga do swojej torby i wyciąga książkę. Nie chciałam, żebyś czuł się odosobniony. A więc przyniosłam książkę, która może ci się spodobać. To krótka powieść, więc powinna przykuć twoją uwagę, nawet jeżeli nie czytasz zbyt dużo. A poza tym moglibyśmy, no wiesz... podyskutować o jej fabule, jeśli zechcesz. Jakim cudem ta dziewczyna jest tak urocza, nawet się nie starając. Nawet wybrała książkę, która uznała za ciekawą dla mnie, pomimo tego, że nie czytam często. Yuri, dziękuję, na pewno ją przeczytam. Entuzjastycznie biorę książkę do rąk. Uff, cóż, możesz czytać ją w swoim tempie, z chęcią usłyszę, co o niej sądzisz. Aaaa! Fluttershy mi spadła! God damn it, Fluttershy! I'm alive! Nie! Teraz... Fluttershine! Teraz, kiedy już wszystko załatwione, czekam, aż Monika poruszy kwestię zaplanowanych aktywności. Wygląda jednak na to, że trochę jeszcze poczekam. Sayori i Monika prowadzą wesołą konwersację. Yuri jest pochłonięta lekturą. Trudno nie zauważyć jej zaciekawionego wyrazu twarzy, zupełnie jakby dotarła do jakiegoś ważnego momentu. W międzyczasie Natsuki chyba sprząta w szafie. Fluttershy? Nie, Fluttershy. Fluttershy. Schy. W sensie shy, że taka, wiesz... jak to się nazywa? Boże, zapomniałem słowa. Nieśmiała, o. Fluttershy. Chciałbym porozmawiać jeszcze trochę z Yuri. Z drugiej strony nie chcę przeszkadzać jej w czytaniu. Zerkam na okładkę jej książki. Wygląda dokładnie jak ta, którą mi pożyczyła. Na dodatek znajduje się na pierwszych paru stronach. Ach, kurczę, chyba zauważyła, jak się jej przyglądam. Spogląda na mnie jeszcze raz przez krótką chwilę. Patrzymy sobie w oczy. Ale to tylko sprawia, że chowa twarz w książce jeszcze bardziej. Przepraszam, zamyśliłem się. Mówię to, mając świadomość, że ją krępuję. Jesteś osiakiem, żartowałem. Nie wątpię. O, nic się nie stało. Gdybym się skupiała na książce, to prawdopodobnie nawet bym nie zauważyła. Ale teraz po prostu czytam ją drugi raz, więc... To ta sama książka, którą od ciebie dostałem, tak? Aha. Chciałam sobie ją przypomnieć. Bez powodu. Tak się zastanawiam, jak to się stało, że masz dwie kopie tej samej książki. A... Cóż, wczoraj zatrzymałem się w księgarni, a nie z twojego powodu. Znaczy się, po prostu kupiłem dwie. Ach, rozumiem. Jest tu coś, czego bardzo wyraźnie Yuri nie chce mi powiedzieć, ale odpuszczam. Na pewno niedługo zacznę ją czytać. Miło mi to słyszeć. Kiedy zaczyna się robić ciekawa, będzie ci trudno się od niej oderwać. To bardzo zajmująca historia, naprawdę? O czym tak właściwie jest? Cóż... Yuri zamyka książkę i skanuje wzrokiem jej tylną okładkę. Książka ma tytuł Portret Markowa. Na przodzie okładki widnieje złowieszcze wyglądające oko. Już ci mówię, chciałam się najpierw upewnić, że przez przypadek nie zdradza ci zbyt dużo fabuły. W dużym skrócie opowiada ona o dziewczynie z liceum, która przeprowadza się wraz ze swoją, dopiero co odnalezioną młodszą siostrą.
kiedy tylko przybywa na miejsce, jej życie staje się naprawdę dziwne. Zaczyna być ścigana przez uciekinierów z więzienia, w którym przeprowadza się eksperymenty na ludziach. Jak długa jest ta gra? Ponad na 6 godzin. Chyba, nie wiem. Ma kilkadziesiąt różnych zakończeń, więc... tak. Jako, że jej życie jest w niebezpieczeństwie, musi ostrożnie wybierać, komu może zaufać. Nieważne, co zrobi, jej przyjaciele ją opuszczają, a życie osobiste zaczyna się walić. To brzmi dosyć... brzmi to dość mrocznie, prawda? W takim razie, czemu Yuri opowiada o tym w tak spokojny i nonszalancki sposób? Nagle Yuri delikatnie chichocze. Czyżbyś nie był fanem tego typu historii, chyba to? Nie, nie o to chodzi. Znaczy się, potrafię wyciągnąć rozrywkę z tego typu książek, więc nie martw się. W porządku. Tak, zupełnie zapomniałem, że Yuri lubi takie rzeczy. Z zewnątrz wydaje się taka nieśmiała, jednak w myślach jest zupełnie inna. Po prostu lubię takie książki za to, że są w stanie pokazać ci życie z zupełnie innej perspektywy. Kiedy ktoś robi coś okropnego, nie robi tego tylko po to, żeby być złym człowiekiem, ale po to, żeby osiągnąć ważne dla siebie cele lub postępować zgodnie ze swoją filozofią. Kiedy zaczyna odnosić się do protagonisty, nagle to oni okazują się być tymi naiwnymi, pozwalając komuś tak jednostronnemu na wtrącanie się w ich plany. Chyba mówię zbyt chaotycznie, prawda? Znowu... przepraszam. Hej, nie przepraszaj, nie straciłem zainteresowania, nic. Spójrz, jak ona stylnie jest słodka. Cóż, w takim razie bardzo się cieszę. Ale chyba powinnam ci powiedzieć, że mam pewien problem. Kiedy pozwolę książkom albo pisaniu na zajęcie mojego umysłu w pełni, zdarza mi się nie zwracać uwagi na innych ludzi. Takie ręce. Ma kompleksy. Więc wybacz, jeśli zdarzy mi się powiedzieć coś dziwnego. I proszę, zatrzymaj mnie, jeśli zacznę mówić zbyt dużo. To myślę, że nie ma powodu do obaw. To po prostu czyni cię zapasjonowaną czytaniem. Jedyne, co mogę zrobić, to słuchać. To w końcu klub literacki. Ach, pewnie... nie masz racji. Bawi się włosami, jak widać, nie? Jest nieśmiała. Właściwie równie dobrze mogę zacząć czytać teraz, nie? Nie musisz, jeśli nie chcesz. A, nie wygłupiaj się. Chwilę temu mówiłaś, że nie możesz się doczekać, aż zacznę. Pozwól tylko, że wyciągnę książkę. Szybko sięgam do plecaka, do którego schowałem książkę. Moment! No, więc szybko sięgam do plecaka, w którym schowałem książkę. Dobra, mamy. Tak. Roleplay. Robimy roleplaya. W porządku, masz coś przeciwko, żebym usiadł tutaj? Przesiadam się obok Yuri. Nie mam dziewczyny obok, także... Ach, nie. Jesteś pewna? Wyglądasz na trochę zaniepokojoną. Nie. Przepraszam. Nie jest tak, że nie chcę, żebyś tu usiadł. Po prostu nie jestem do tego przyzwyczajona. Wiesz, do czytania w towarzystwie. Rozumiem. Jeśli tylko zacznę ci przeszkadzać, po prostu daj mi znać. W porządku. Otwieram książkę i zaczynam czytać prolog. Prologu nie ma, ale mam pierwszy rozdział. Rozpoczęła się narada wojenna prowadzona przez Subaru Natsukego. Na równinie Lifaus, nad którą właśnie światło, zebrało się półsetki rycerzy i najemników. Siedzieli wokół chłopaka, obserwując go w skupieniu. Trzeba przyznać, że był nieco zdenerwowany. Otaczali go doświadczeni wojownicy i zwierzoludcy najemnicy. Istoty z zupełnie innego świata, tak odległego od miejsca, z którego pochodził Subaru. Dosłownie. A gdyby nie on, wszyscy ludzie i nieludzie nie spotkaliby się w jednym miejscu.
Jakimś cudem nagle zaczął wydawać rozkazy. Chłopak czuł dziwną mieszankę niepokoju, paraliżującej słabości, ekscytacji, woli walki. To oczywiste. Szybko zaczynam rozumieć, o co chodziło Juri z czytaniem w towarzystwie. Przez cały czas czuję jej obecność. Nie żeby to było coś złego. Może i trochę mnie to rozprasza, ale nie można powiedzieć, żeby mi się to nie podobało. Znaczy, tak jakby teraz siedzimy obok siebie, nie? W sensie, no. Dostrzegam Juri kątem oka. Czy wiecie, o to chodzi, że ja powiedzmy siedzę tutaj, mam książkę tak otwartą, a ona siedzi obok na przykład tutaj, nie? I razem siedzimy obok siebie. No. Tak właściwie wygląda na to, że zamiast tego czytam moją. Przepraszam, chciałam tylko... Juri, chyba bardzo lubisz przepraszać, nie? Naprawdę? Nie robię tego specjalnie. Przepraszam. To znaczy... Spójrz, tak chyba będzie dużo łatwiej, nie sądzisz? Przysuwam swoją ławkę do ławki Juri, a swoją książkę kładę między nami. Ach, myślę, że tak. Juri ze strachem zamyka swoją kopię. Kiedy tak blisko siedzimy, nasze ramiona się prawie stykają. Trzymanie książki otwartej lewą ręką zdaje się trochę przeszkadzać, więc zamiast tego przetrzymuję książkę prawą. Ale chyba trochę trudno będzie nam zmieniać strony. To może tak. O, widzisz, jest. O Jezu, jak to... Nie, jajku. Juri łapie lewą stronę książki i trzyma strony między palcem, wskazującym akciukiem. A, robię to samo po swojej stronie książki. W ten sposób ja przerzucam stronę, a Juri przytrzymuje je kciukiem. Wszyscy dodajemy Gasioka do znajomych na Steam. Ale masz bana za przeklinanie. W ten sposób ja przerzucam stronę, a Juri przytrzymuje je kciukiem. Tylko że teraz siedzimy jeszcze bliżej siebie niż przedtem. Muszę przyznać, że jest to trochę rozpraszające. Prawie mogę poczuć ciepło jej ciała i widzę ją w kącie swojego wzroku. Gotowy? Ha? Na przerzucenie strony. A, sorka, trochę się zamyśliłem. Odwracam głowę w stronę Juri i patrzę jej w oczy. No. Nie mam pojęcia, jak mam za nią nadążyć. Ach, w porządku. Nie jesteś przyzwyczajony do czytania, prawda? Nie mam nic przeciwko czekaniu, jeżeli zajmuje ci to trochę dłużej. To prawdopodobnie jedyne, co mogę zrobić. W końcu do tej pory to ty okazywałeś cierpliwość w stosunku do mnie. No dobrze. Dzięki. Kontynuujemy czytanie. Juri już mnie nie pyta, czy chcę przewrócić stronę. Zamiast tego zakładam, że skończyła czytać przede mną, więc przewracam stronę, kiedy ja to zrobię. Czytamy dalej pierwszy rozdział, będąc w zupełnej ciszy. Pomimo to każda strona do przewrócenia wydaje się nie lada wyzwaniem. Mój kciuk delikatnie puszcza stronę, dając jej opaść pod łapiącym ją kciuk Juri. Hej Juri, to może zabrzmieć nieco dziwne, ale główna bohaterka trochę przypominała mi ciebie. Tak sądzisz? W jaki sposób? Cóż, może i jest nieco bardziej dosadna, ale podobnie jak ty często myśli dwa razy zanim coś powie lub zrobi. Tak jakby bałaś się, że zrobi coś źle. Nie żebym potrafił zajrzeć do twojej głowy czy coś, ale trochę mi to przypomina twój sposób bycia. Rozumiem. Juri przez chwilę nic nie mówi, ale chyba jednak źle byłoby być do niej podobną. Och, jest mi wstyd, że tak o mnie pomyślałeś. Czekaj, wcale nie chodziło mi o nic złego. Wybacz, nie miałem pojęcia, że to taki drażliwy temat. Chodziło mi raczej o to, że jest to na swój sposób urocze. Ach, dlatego tak nagle to powiedziałeś? Dobra wszyscy. Chyba nadszedł już czas, żeby podzielić się naszymi wierszami. Jeśli będziemy z tym zbyt długo zwlekać, to może nam zabraknąć czasu. Ach, Juri wzdycha z ulgą, wiedząc, że nie musi kończyć zdania.
Wszystko w porządku, Yuri. Wyglądasz na nieco smutną. Przepraszam, jeżeli w jakiś sposób cię zdziwiłam. Ach, nie o to. Nic się nie stało. Yuri puszcza książkę, sprawiając, że zamyka się ona na mojej ręce. No dobrze. Postaram się poczytać dalej dzisiaj wieczorem. Chyba, że wolisz, żebym czytał tylko w twoim towarzystwie. Myślę, że jest mi to obojętne. W takim razie poczytam dalej przed snem. Fajniej będzie poczytać razem, kiedy już się trochę rozkręci, co nie? Dobra myśl. W takim razie przeczytaj pierwsze dwa rozdziały we własnym tempie. W porządku. Wstaję. Zapamiętuję, gdzie skończyliśmy czytać i chowam książkę do plecaka. Tak w ogóle... Ktoś się bawi gumową kaczuchą na dworze. Tak w ogóle pamiętałeś o napisaniu wiersza? Tak. Daj, mój spokój się właśnie skończył. Kaczuszka. Nie mogę wierzyć, że się zgodziłem na coś tak krępującego. Nie mogłem wczoraj znaleźć żadnej inspiracji, szczególnie biorąc pod uwagę, że nigdy wcześniej nie pisałem wierszy. No więc, skoro wszyscy są już gotowi, co byś powiedział na podzielenie się swoją twórczością z resztą? Już nie mogę się doczekać. Sayori i Monika entuzjastycznie wyciągają swoje wiersze. Poemat Sayori jest napisany na wyrwanej kartce z zeszytu. Monika natomiast napisała swój wiersz w notatniku. Z daleka dostrzegam bardzo ładny styl pisma Moniki. Hej, hej Monika, hej... Wiem, właśnie też miałem to na myśli. Też miałem to w głowie. Sayori twarz 10 na 10. Mi się lepiej ten podoba Yuri. Bardziej. Z tego dostrzegam bardzo ładny styl pisma Moniki. Natsuki i Yuri sięgają do swoich toreb. Ja również przygotowuję swój wiersz. Kto pierwszy powinien zobaczyć mój wiersz? Yuri. Yuri zdaje się mieć największe doświadczenie, więc powinien zacząć od niej. Jej opinia na pewno przyda, tak? Podczas gdy Yuri czyta mój wiersz, dostrzegam błysk w jej oku. Niebywałe. Te, co mówiłaś? Czy ja to powiedziałam na głos? Yuri najpierw zakrywa dłońmi swoje usta, a następnie całą twarz. Znienawidzi mnie. Nie zrobiłaś nic złego, Yuri. Pewnie masz rację. Czym się tak denerwuję? Yuri nabiera powietrza. Więc jakie jest twoje doświadczenie z pisaniem wierszy? Twoje zastosowanie metafor i środków stylistycznych wskazuje na to, że miałeś już styczność z nimi wcześniej. Naprawdę? Wow, to naprawdę wielki komplement usłyszeć to od ciebie. Tak właściwie jest to mój pierwszy wiersz. Yuri patrzy ślepo na mnie, a następnie przygląda się wierszowi ponownie. Yuri. Cóż, wiem o tym. Chodziło mi o to, że... Yuri zastanawia się nad dobrą wymową. Przesuwa palcem po słowach wiersza, jakby doszukując się w nich jakiejś wskazówki. Tak, okej. Oto powód, dla którego byłam w stanie to stwierdzić. Chodzi mi o to, że jest wiele przyzwyczajeń typowych dla początkujących. Sama ich doświadczyłam, więc potrafię je rozpoznać. Chyba najbardziej charakterystyczną rzeczą w wierszach początkujących jest to, w jaki sposób próbują sprawić, by ich styl się wyróżniał. Innymi słowy, wybierają oni styl, który nie pasuje do tematu wiersza. Efektem takich działań jest wiersz, w którym forma jest drastycznie różna od treści bez wyraźnego powodu. A zbyt dużo humanistyki! Kiedy Yuri pozbiera myśli, jej maniera mówienia całkowicie się zmienia. Jej niepewność jest nieobecna, a ona sama zaczyna brzmieć jak prawdziwa ekspertka. Oczywiście nie jest to coś, za co można cię winić. Tak wiele jest przecież umiejętności i technik, które potrzebne są, by pisać dobry wiersz. Nie sztuką jest je odkryć. Najważniejsze jest odpowiednie zgranie ich ze sobą, by otrzymać spójną formę o silnej treści. Z początku może być trudno, ale z czasem zacznie stawiać się w tym coraz lepszy, dzięki próbowaniu nowych rzeczy i nauce na błędach. Mam również nadzieję, że reszta klubu dostarczy ci pomocnych porad. Natsuki może być jednak lekko stronnicza. Stronnicza? Jak? Cóż, nieważne. Nie powinna mówić źle o ludziach za ich plecami. Wybacz, nic się nie stało.
Nie jestem pewien, czy Yuri przeprasza bardziej mnie, siebie, czy Natsuki. Czy mogę teraz ja przeczytać twój wiersz? Ależ oczywiście, z chęcią podzielę się myślami, które mi towarzyszyły przy pisaniu go. Yuri uśmiecha się wesoło, tak jakby to była dla niej rzadka okazja. Co samo w sobie jest całkiem zabawne, no bo w końcu, czy to nie jest przypadkiem klub literacki? Oświetlony duch. Końcówki moich włosów odbijają bursztynowy blask, skąpane w nim. To musi być to. Ostatnia... Kurwa, co tam jest napisane? A, ostatnia latarnia, która przetrwała próbę czasu. Ostatnia jeszcze niezmieniona na odrażający zielono-niebieski odcień przyszłości. Ta skąpana w jej blasku oddycham powietrzem teraźniejszości, ale żyję przeszłością. Latarnia lśni, a ja razem z nią. Kurwa, nic nie widzę. Autentyk, nic nie widzę. Co to za dildo? No dzięki. Chciałem zrobić to co ty, ale mi się nie udało. A nie mam taki fabulous. Idę grać w rakietową ligę, okej. No dobra, przeczytałem. Życz mi powodzenia z tymi napami. Życzę ci powodzenia. No dobra, co dalej? Aha. Życzę. Przepraszam za mój okropny charakter pisma. Słucham? Wcale tak nie uważam, ale czytałeś tak długo. Ach, wiesz, po prostu nie czytam poezji zbyt często. Właściwie to uważam, że masz bardzo ładne pismo. Cieszy mnie to. Poza tym podoba mi się ten poemat. Nawet jeśli jest krótki, to mnóstwo w nim opisów. Nie był za krótki? Zazwyczaj piszę dłuższe wiersze. Był w sam raz. Cieszę się. Cieszę się, że ci się podobał. Ja pierdolę, jeszcze budujebali. Time outem. Nie wierzę. Będę szczera. Odkąd jest to nasze pierwsze dzielenie się wierszami, chciałem napisać o czymś nieco spokojniejszym. Czymś prostszym do przetrawienia. Znaczy się, lubisz duchy, tak Yuri? Tak właściwie to historia wcale nie opowiada o duchach, chyba to? Naprawdę? Chyba totalnie przegapiłem jej znaczenie. Cóż, nie miałeś też zbyt dużo czasu, żeby się nad nim zastanowić. Ale pamiętaj, że wiersze często wyrażają uczucia, myśli, a nawet doświadczenia autora. Zazwyczaj robią więcej niż zwykłe przedstawienie historii, czy też panoramy. W tym wypadku podmiot liryczny tylko symbolicznie został porównany do ducha. Uległ on swojej ostatniej strefie komfortu, nie mogąc wyzbyć się przeszłości, tylko po to, by wkrótce zostać z niczym. Kiedy tak to przedstawię, wydaje się to mieć dużo więcej głębi. Nawet o tym nie pomyślałem. No jedną rękę, a drugą ma schowaną za tym, za plecami, nie? Ja pierdolę, unnamed, nie. Bardzo imponujące. Ha? To nic takiego, naprawdę. Twój również był świetny, więc... myślę, że muszę jeszcze wiele się od ciebie nauczyć. Tak sądzisz? Tak, oczywiście. Ach, wiesz... Naprawdę się denerwowałam przed rozpoczęciem dzielenia się wierszami, ale ostatecznie dobrze się bawiłam. A ciebie chyba to będę pisać najlepiej, jak potrafię. A, ja też. Gotik mi się przypomniał. To musi... Aha, już tradycja, tak? Dobra, pany, chyba zakończymy streama, bo już mi struny głosowe siadają. Zajmę się tego... naprawieniem kompa. Wezmę go, wyczyszczę też. Nie tak. Jutro o 14 będzie live. I zapiszę sobie to na pewno. Zapiszę, może jeszcze będziemy kontynuować.
na pewno będziemy kontynuować. Albo serio, już mi powoli głos siada. Tyle już rozmawiałem dzisiaj, czytałem i ja pierdzielę. Tak, idę się powiesić. No to jak się powiesisz dzisiaj, to jutro nie obejrzysz tego live'a. Na pewno chcesz wyjść. Yeah. No tak. Dzięki, YouTube. Spoko. To co? Ty to wspierasz duchowo. Widzisz? Widzisz? Dobra, trzymajcie się, na razie. Jest 18.17, a ja nawet obiadu jeszcze nie jadłem. Ostatnie śniadanie zjadłem około godziny 9. Papaty. Muszę sobie zrobić jadło i ten, i naprawić ten. Kurwa, jeszcze będę je bać. I muszę sobie zrobić jakieś jedzonko i naprawić te. Komputer. Spielenmachen. Tak. To na razie. Trzymajcie się. Cześć.